W Mławie tłum odprowadzał mnie do autobusu. Skandowali tytuły moich wierszy. W Serocku dyktowałem entuzjastom moje zaangażowane erotyki. A towarzysz Jan Winnicki przysłał mi kosz delikatesowy z Peweksu. Z tą oto wizytówką. A tutaj u was widzę, organizacja szwankuje. Żeby na spotkanie ze mną nie było sali, plakatu, kogoś wprowadzającego, czy nawet publiczności? Co pan na to? Rozumiem. Wypiszę panu rachunek za 3 spotkania. Pajbasiu! W ten sposób nasz wydział wykona plan i pan nie będzie stratny. Panie kierowniku, pan obraża godność moją jako twórcy. Ostatecznie może być 4. Panie kierowniku, listonosz z polecanym czeka od kwadransu. To co? Boi się, że mu kolejka przepadnie. No dobrze. Czy coś złego? Wręcz przeciwnie. Panno Basiu, proszę kieliszeczki. Pan siada, pan też. Taka wiadomość. Taka wiadomość. Niech pan siada. Co się stało? Otóż chciałem państwu oświadczyć, że dostałem wysokie stanowisko w Warszawie wraz z przydziałem nowego mieszkania w nowej dzielnicy. Jezus Maria. Już daję kieliszki. Naczelnika to chyba szlak trafi na miejscu. Panie kierowniku, może pan zdradzić? Do ministerstwa czy jeszcze wyżej? Nie mogę, niestety nie mogę. To funkcja wymagająca dyskrecji, no to chlub. Dyskrecja przede wszystkim, czyli... I pan wreszcie zdejmie tę czapkę. Nie mogę tu. Służba, a pan to jesteś spokojny człowiek. Inny to by się przejął, a pan tak, zimno, wódka na stół. Proszę bardzo. A to inni to nerwowy, panie, na przykład ten ziemski, panie wie, ten kierownik sklepu mięsnego. List mu do skrzynki wyrzuciłem, a w tym liście było, że mu jedna z Radomia dziecko urodziła. No to mało go szlak nie trafił, a żona to prawie, że zemdlała. I o dziecko chodziło, nie o jakieś stanowisko w stolicy. Ja. No to chlub. No. Wiecie, panie, jak to jest? Tata, no patrz pan. Wszyscy mówili, że już się skończy. Tylko patrzeć, jak wyleci. A on? Do Warszawy. Ludziom to teraz nie można wierzyć. O, przepraszam, mam teraz kolejkę. No, w tym razie. Ty mi nie powiedziałeś, że my do Warszawy się przenosimy. Staś. Zamknij drzwi. Staś. Miećka. No co? Nie powiedziałem ci, żeby cię szlak... Ale co nie trafi. Czekaj, no. Ja będę tam do... Cicho. Gospodarzem domu. Widzisz, Miećka, jaka ty tępa jesteś? Ty nic nie rozumiesz? Całe miasto wiedziało, tylko ty nie. O czym? A o tym, że mnie popiera Broński, że ja jestem jego człowiek. To wszyscy wiedzieli, za czym sąd tu przychodził. No, a Broński był podczepiony pod Korszula. A Korszul to z kolei człowiek z Skąpskiego. Czy ty rozumiesz już? Tak, ale co to ma do nas? Co to ma do nas? Skąpski idzie na ambasadora, wysiada. Rozumiesz? A jak on poleci, to poleci Korszul. Poleci też Broński. I zgadnij, kto po nich poleci? Po nich polecę ja. Znaczy, ja bym poleciał, gdyby nie Kazik
i to dozorostwo. Zresztą, co ja tutaj mam do roboty? Do czego ja mógłbym tutaj dojść? Awans o jeden szczebelek, tak? A tam, to jest sprężyna. Schodzimy w dół, żeby się odbić. Zresztą teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu. Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co to potrafią dobrze pracować i dobrze walnąć pięścią w dół, kiedy trzeba. Staś. No, stary. Słyszałem, że przenoszą cię do Warszawy. Tak jest. Stasiu, po roboty zawsze wypłynie. Ale tylko gratulacje. No, pamiętaj o starych kolegach. Słuchaj, możesz chyba w tajemnicy nam zdradzić. No właśnie. Kogo się podwiesiłeś? Nie mogę, chłopcy, nie mogę. No, to jest tajemnica, dałem słowo. Nie mogę. Ale ja przysięgam ci, że nikomu nie powiem. Powiedzieć nie mogę. Nie no. Ale zobacz to. Jan Winnicki. Winnicki? Jan? No, dla kogo Jan, dla kogo Jasiek, chłopaki. Tak. Niech ja się tylko ustawię, to pociągnę was za sobą. Gdzie chcesz robić? W telewizji. W Poltelu w telewizji będziesz robił. Już chcesz w Paryżu? Tak. Robisz w Paryżu, nie ma. No fajnie. Pebeksie, tak, masz pebeksie. Politelu. Pani Aniołowa, co się pani stało? Czemu ona płacze? To ze szczęścia.